Cześć moi kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym tematem. Chciałabym się dzisiaj przyjrzeć pewnej dynamice i przyjrzeć się pewnemu tematowi, który bazuje na stylach przywiązania, o których możecie oczywiście usłyszeć na moim kanale, ponieważ ja odnoszę się do nich bardzo często. Powtarzałam już to bardzo wiele razy, że teoria Bowlby'ego już od czasów studenckich bardzo do mnie przemówiła i jest po prostu rzeczą, którą ja oczywiście podkreślam w swojej pracy, zwracam na to uwagę i również z tym pracuję. Dlaczego też? Bo kiedy my, moi drodzy, widzimy nasz styl przywiązania, wiemy, jaki on jest, mamy już tę uważność i mamy tę świadomość, to jest nam po prostu też łatwiej zareagować na pewne rzeczy, zobaczyć też, jeżeli widzisz styl u siebie, rozpoznajesz go, to też z ogromną łatwością przychodzi później tobie rozpoznawanie tego stylu u innych i wtedy możesz podjąć decyzję, czy pewną relację chcesz zachować, chcesz kontynuować, czy jej chcesz, czy może niekoniecznie. Więc uważam, że jest to bardzo ważne, po prostu być świadomym tego i oczywiście zwracać na to uwagę. Ale dzisiaj właśnie dlatego chciałabym porozmawiać o pewnej pułapce i przyjrzeć się pewnej dynamice. Ta pułapka jest to lękowo unikająca pułapka, pokazuje pewną dynamikę między osobami zależnymi. I często narcystycznymi, ale nie tylko, bo to nie jest zawsze ta druga strona, nie zawsze jest osobą narcystyczną, ale często. I o co chodzi w tej pułapce lękowo unikającej? Otóż mówimy wtedy o niej, kiedy jedna ze stron ma styl lękowy, a druga ze stron ma styl unikający, styl przywiązania. I jedna z osób pragnie poczucia bliskości, ta, która ma styl lękowy, szukając właśnie tej bliskości przy drugiej osobie. Natomiast druga czuje zagrożenie poprzez zachowanie tej drugiej strony i wycofuje się często po prostu z tej relacji, będzie się dystansować. I oczywiście, jeżeli też my mamy jeden z tych stylów, jeżeli masz jeden z tych stylów lękowy albo unikający, to możesz nie mieć, to z reguły nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa w sobie, bo to nie jest styl bezpieczny. Tego bezpieczeństwa brakuje. Jego po prostu tam nie ma. I szukamy tego poczucia oczywiście wtedy na zewnątrz. I dlatego też dla osoby, która ma styl lękowy, jest często bardzo trudno nawiązać jakąkolwiek relację, bo my się często chowamy, unikamy relacji, mimo że mamy styl lękowy. Chronimy w ten sposób siebie po prostu przed zranieniem, przed tym, z czym nam się kojarzy też bliskość. I tak jak mówię, nie jest proste nawiązać z nami relacje i nie jest proste dla nas nawiązać relacje. I jedna ze stron, czyli na przykład osoba, która tutaj ma styl unikający, żeby uniknąć tego strachu, który oczywiście ma, będzie się dystansować właśnie od relacji, tak? Ta osoba unikająca. Natomiast, żeby zredukować swój strach wewnątrz, osoba lękowa będzie chciała tej bliskości. Będzie do tego dążyć, ale w taki sposób, gdzie ona wręcz chce przylgnąć do tego partnera, jeżeli już faktycznie taka relacja się zdarzy. Ona potrzebuje się tak wręcz wczepić w tę drugą osobę. I wtedy to jest dla niej poczucie jakiegoś bezpieczeństwa. Ale żadna z tych osób, zobaczcie, nie może otrzymać tego, co tak naprawdę chce. Żadna z nich. Bo jedna pragnie bliskości, ta lękowa,
i chce jej oczywiście. Natomiast druga, i też ma coraz większy niepokój, kiedy oczywiście to się nie dzieje. Natomiast druga unika połączenia z tą osobą, nie w taki sposób. Ja zaraz powiem też, dlaczego ta unikająca boi się takiego przytłaczającego podejścia osoby, która ma styl lękowy. I osoba z lękowym stylem przywiązania może często uważać, że przecież ona chce relacji. Przecież jej właśnie zależy na bliskości. Tak, ale kiedy, moi drodzy, to nastąpi, to wtedy właśnie okazuje się, że nie do końca tak jest. Że ona jednak ma ogromny opór przed tym, przed tą relacją również. Mimo, że chciała na początku tej bliskości i uważała, że jest gotowa. Bo w środku tej osoby jest ogromny strach, niepewność. Ta osoba czuje się niebezpiecznie, nie czuje bezpieczeństwa. Ma też ogromne poczucie wstydu w sobie, toksycznego też wstydu, bym powiedziała. I nie jest po prostu często w stanie jednak otworzyć się na tą drugą osobę, mimo że na początku uważała, że tak jest. Osoba ze stylem lękowym potrzebuje też bliskości, dlatego w bardzo zależny, przylegający sposób, bardzo potrzebujący, dziecięcy, bym powiedziała. Bo w środku ma też oczywiście to zalęknione wewnętrzne dziecko, dla którego bliskość kojarzy się z tym, a nie z czym innym. I stąd oczywiście to podejście. Ale jak wiecie, to nie jest fundament dla zdrowej, dojrzałej relacji. To się nie wydarzy. Ale jeżeli też chodzi o osobę właśnie unikającą, o tą drugą stronę, no tak jak już powiedziałam, próba nawiązania tego typu relacji jest przerażająca dla tej drugiej strony nierzadko, bo w osobie, która ma styl unikający, często pojawia się strach przed kontrolą osoby ze stylem lękowym. I często też ta kontrola, jak wiecie, jest, pojawia się. I te osoby również też mogą się zamieniać w tej dynamice. O co chodzi? Otóż, kiedy osoba lękowa widzi, że nie ma szansy jednak na relację i ona w taki właśnie sposób bardzo zależny chce tej relacji, a tamta osoba unikająca się wycofuje, to w końcu osoba lękowa stwierdza, okej, nieważne, po prostu trudno i oddala się. Wtedy osoba unikająca patrzy, że ta osoba się oddala i ona jest przerażona i idzie za tą osobą lękową, bo ona czuje wtedy coraz większy niepokój i próbuje wtedy ona nawiązać relacje. I o co chodzi? Podam Wam przykład, dwa przykłady z mojego życia a propos tego, co teraz mówię, a potem przejdę do tego, jak to przerwać. Kiedy byłam już w relacji, której na początku bardzo unikałam, miałam 19 lat, kiedy weszłam w swoją pierwszą relację, 18-19. I ta relacja na początku, no oczywiście nie wiedziałam jeszcze, w którą stronę pójdzie, ale był tam jeden kiedyś taki moment. Ja byłam osobą, która bardzo, jak już weszłam w tę relację, to faktycznie byłam osobą, która bardzo lubiła się przytulać, bardzo właśnie wręcz tak potrafiła wisieć na drugiej osobie. I kiedyś usłyszałam taki komunikat od swojego chłopaka, że przesadzam z tym przytulaniem, że to jest za dużo. Więc ja oczywiście poczułam dużo wstydu, lęku, ale przestałam to robić. Ta aktywność z mojej strony się zmniejszyła i nie robiłam tego. Więc po jakimś czasie usłyszałam kolejny zarzut, że dlaczego już tego nie robię i dlaczego się tak bardzo zdystansowałam. Ta osoba już przechodziła na tę stronę. Zadziało się właśnie to, co ja Wam opisałam.
A jeżeli w ogóle chodzi o styl lękowy, to powiem Wam, że ja ostatnio najbardziej go zauważyłam w relacji ze swoim ojcem, ponieważ z mamą mam też ten styl już się trochę zmienił, bardzo bym powiedziała. Natomiast z ojcem, ja byłam kilka miesięcy temu, byłam bardzo zaskoczona, jak pięknie ten styl było widać. Ja go od razu wychwyciłam w relacji, w naszym spotkaniu, kiedy moja wewnętrzna dziewczynka tak bardzo się cieszyła, że zobaczyła tę osobę, ale tak bardzo trzymała dystans, tak bardzo nie chciała podejść, bardzo się cieszyła, ale nie chciała podejść, czuła bardzo duży niepokój, coś niesamowitego. I ja w tym momencie wyszłam wtedy z tego, zareagowałam, że wszystko jest ok, że jest bezpieczna, że ja ją widzę. I wtedy ona widziała, że moja świadomość jest z nią. Także ta dynamika oczywiście może trwać całe życie, moi drodzy, i tak pomiędzy osobą zależną, narcystyczną, ale tak jak mówię, to nie zawsze jest też osoba narcystyczna, ale często jest. I jak to przerwać? Osoba lękowa, jeżeli chodzi o osobę lękową, tutaj ta relacja z jej strony, którą ona chce, tak jak powiedziałam, tam jest bardzo duża zależność, potrzeba tego bycia przy drugiej osobie, przy partnerze. I tutaj chodzi o to, żeby regulować siebie, żeby skupić się na pracy, na regulacji siebie. Natomiast jeżeli chodzi o styl unikający, to tutaj, jak widzicie, jest dążenie do pełnej, do dużej niezależności, tak? Do tego, żeby unikać wciągnięcia w kółko zależności. I tutaj bardzo ważne jest, żeby pracować też nad otwartością, nad wspieraniem też drugiej osoby, żeby to szło w stronę stylu bezpiecznego, żeby dwie jednostki, dwie osoby potrafiły funkcjonować poza związkiem, ale i w związku. Czyli żeby cały czas pracować nad tym, że nad poczuciem, że bycie samym ze sobą jest ok i jest bezpieczne. To jest bardzo ważne tutaj, jeżeli chodzi o to. I bo o co też chodzi? Jeżeli my tkwimy w takiej dynamice, to nasz brak poczucia bezpieczeństwa wzrasta, słuchajcie, nie następuje regulacja, następuje jeszcze większa deregulacja nas samych. My się jeszcze bardziej oddalamy od siebie i żadna, tak jak już powiedziałam, ze stron nie otrzyma tego, czego pragnie. Jest to niemożliwe. Nie tutaj. Dlatego musisz pokazywać sobie też, zwłaszcza tutaj osoba ze stylem lękowym, że możesz sobie zaufać, że możesz sobie na sobie polegać, żeby dopiero potem móc wejść w zdrową relację, tworzyć zdrową relację. Na tyle to bym chciała jakby na tym się zatrzymać dzisiaj. I oczywiście, jeżeli potrzebujecie wsparcia, to ja Was bardzo zapraszam serdecznie na sesję ze mną. Wszelkie informacje o współpracy ze mną, o tym, co oferuję, są na mojej stronie, kursy czy inne rzeczy, i wszelkie informacje na temat sesji są zawsze podane poniżej, także zapraszam Cię serdecznie. Pięknego popołudnia. Do zobaczenia.